Siemanko, czy pamięta ktoś z was Huta 99? To był taki młodzieżowy zespół, tworzył satyrystyczne słuchowiska takie. To było dostępne w postaci MP3, ale mi kolega pokazywał. Ten, o którym było parę historii z nim, pokazał mi kiedyś na kasecie. Taki miał Walkmana i kasetę taką magnetofonową. Pokazał mi odcinek Pogoda. Jak ja to usłyszałem, tam teksty, jakie tam są, to ja wtedy miałem, nie wiem, 9 lat czy 10, coś takiego. To aż włosy mi dęba stanęły. Oni się rozpadli w 2001 roku. Jako przyczynę oni podali, że obawiali się, że będą te słuchowiska będą monotematyczne i że obniży poziom nagrań to po prostu. W ciągu pierwszych miesięcy pliki zostały pobrane tysiące razy. I te nagrania były takie trochę nacechowane właśnie brutalnością, sprośnym humorem i no i niestety i dużo przekleństwami. Ale właśnie posłuchacie zaraz jak to brzmiało. Ja to pamiętam. Ja byłem w szoku, jak to słuchałem. Więc teraz będzie kompilacja tych wszystkich Hut 99, chyba wszystkich. Ale będzie naprawdę sporo. Trzymajcie się i zapraszam do słuchania. Huta 99 przedstawia Bobek. Kolejna zadyma. Bobek, zmęczony codziennym życiem na roli, postanowił wypocząć na łonie natury. Odpalił więc swojego trabanta i ruszył w drogę. Niech żyje odbyt! O w kurwę! Rozpędził swojego rupiecia do 200. I w lusterku zauważył, że popierdala za nim policja. O kurwa! Wystraszony Bobek bronił się wszystkim, co miał pod ręką. Po dotarciu na miejsce Bobek wysiadł z samochodu, aby zapolować na ryby. Chodźcie do mnie w płetwiaste, kurwiszony! O, złota rybka! Młodzieńcze, spełnię twoje trzy życzenia! Spierdalaj do Posejdona, zboczona dziwko! Chujowa sztuka! Gdzie moja wenda? Bobek nie wiedział, że w pobliżu pływa łódź podwodna. O kurwa, to chyba gazalot w konserwie! Witam, to ja, kapitan Dynamo. Chyba Dymano, a ja jestem Bobek. Przewożę świniaki i koziarki do trawy. Pierdolisz? Nie pierdolę. Chcesz tę łódź? To bierz i spływaj. Goni mnie rosyjska mafia. To zabieraj mój wóz i spierdalaj. Opuśćmy na chwilę Bobka i przenieśmy się do kapitana Dynamo. Dobry chłopak z tego Bobka. Co to? Gliny! Kurwa gliny! Ochlepie się zatrzymam. Jesteś aresztowany, Bobek. Resztę życia spędzisz w zakładzie. Bobek! Ty kurwy synu! A skurwysyn był z niego niemiara. Po powrocie do domu opierdolił łódź, zabrał prosiaki i teraz handluje koziarkami. Huta 99 przedstawia Bobek kontratakuje. Po zabójstwie kota i sąsiadki Bobek trafił do zakładu psychiatrycznego. Nie przyjmował antybiotyków, bo kiedy ostatnim razem przyszła do niego pielęgniarka, to pociął jej mordę i chciał zrobić sobie puzzle. Kiedy znudziło mu się już życie w pokoju bez klamek, uciekł przez osrany kibel. Jestem wolny! Tak, był on już wolnym człowiekiem. Założył hodowlę zwierząt futerkowych. Miał na niej 5 świniaków, 2 kunie, koguta, kozę, krowę oraz kota. Kici, kici, skurwysynu! Chodź, koteczku, sprawdzimy owsa w mojej nowej koszarce. No chodź, ty mały chuju! To jest, kurwa! Dzień dobry panu! Reprezentuję firmę Czerwone Kije. Chciałbym zaproponować panu nasz najnowszy produkt. Suszar Kałas 2000. A ile to kurwa kosztuje? Jedyne 5000 zł. Ale mogę panu na raty sprzedać. Teraz pana będzie można sprzedać na raty. Nie, 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 nie,
Bobek zabrał dziwne urządzenie do swojego ogrodu i zauważył grubego, spasionego warchlaka, który wpierdalał jego piękną trawę. Ty głupia świnio! O Boże! Myślałem, że to suszarka! Biedny brożaczek! Nie mam już po to żyć! Bobek strzelił sobie w głowę. O kurwa, nie trafiłem! Huta 99 przedstawia Bomba! Ja chyba przejęk słucham? Nie no, chciałem powiedzieć, że w szpitalu jest podłożona bomba. Chłopcze, czy sobie robisz jakieś żarty? Nie, proszę pani, to nie są żarty, ja po prostu mówię, że w szpitalu jest podłożona bomba, która zaraz wybuchnie. Chłopcze, proszę sobie nie rób żartów! Ja zaraz dzwonię na policję, oni cię namierzą! Takich żartów nie możesz robić! Ale ja kurwa mówię prawdę, głupia zdziro! Wy lepiej wyprowadźcie tych kurwa chorych kutasów, bo zaraz tam bomba pierdolnie. Chłopcze, ja ci mówię, ja się już rozłączam i dzwonię na policję. Co to za tak śmieszne? Co? Świetnie! A kurwa, mówiłem ci, głupia. Huta 99 przedstawia. Co tam? Mamo, głowa mnie boli, no. To se kurwa odetnij! Ale mamo... Mówię ci kurwa, nic powiem, bo ci zaraz przypierdolę. Mamo... Mówię kurwa, bo zaraz skopo dostaniesz głębę dnę. Tato, czemu mama jest taka zła? No wiesz, synku, mamusia teraz ma napięcia przedmiesiączkowe. No to się czemu na mnie wyżywa, kurde? Idę spać. Kiedy Kubuś obudził się rano, był bardzo szczęśliwy. Mamo, wiesz co mi się śniło, że ciota, że nie miałaś już okresu. Ty kurwa, synek! Jak ja ci teraz zapierdolę, jak ty kurwa się wyrażasz przy matce? Mamasz! Ała! Mamo, pocięłaś mi mordę, o Boże! Mamasz ty kurwa, chuju! Mamo, ja lecę do okna! No, i żeby mi się to nie powtórzyło. Kubuś, co z tobą? No ruszcie z tej ziemi! Co z tobą jest, Kubuś? On nie żyje! On nie żyje! Mama Kubusia była przejęta tym niefortunnym wypadkiem. Po tygodniu sama skoczyła z okna. Huta 99 przedstawia. Dziewczynka z zapalnikiem. Od wielu tygodni terroryzowała warszawskie ulice. Rozpierdalała wszystko, co ją kurwiło. O, dziewczynko, co tam sprzedajesz? Bombki na święta! Odsprzedaj mi te cztery. Niech pani uważa, są trochę ciężkie. Nie skończ, dziewczynko. Dziękuję. Nie były to zwykłe bombki. Teraz kurczę dupa! O kurwa, spóźnię się na matkę, muszę wysadzić tą jebaną szkołę. Dziewczynka zamontowała ładunki wybuchowe dokładnie pod fotelem ciecia. A, rozwiązać jak krzyżóweczkę. Ła, a co to za kable? Witam, tu Radio Falun. Jesteśmy w miejscu, w którym przed chwilą stała jeszcze szkoła. Jest z nami osoba, która widziała całe to zajście. Co tu się stało? A, wyjebało szkoły, jeszcze widziałam, jak dyrektorka leciała z czwartego piętra. Stara suka. A co masz w tym worku, dziewczynko? Nic, takie tam bombki na święta. To ja wezmę tą największą, o. 30 złotych. Co, tak drogo? No, w końcu materiały trochę kosztują, to znaczy zbieram na leki dla mamy. No niech będzie, no dobra, no do widzenia. Do widzenia. He, całkiem ładna ta bombka. Ojej, spadło do kanału. Ech, chuj z nią. W kanale siedzieli menele. How are you today? Very good, very good. Oh, what is this? It's a fucking bomb! Huta 99 przedstawia. Fala! 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 Mam nadzieję, że w wojsku nie jest tak, jak mówił stary Falczok. Musimy uważać na falę, przyjacielu. Ty, lamusy, do szeregu! Ja się kurwa nazywa! Dobrze nazywa kurwa! Co kurwa? Coś wam się nie podoba, lamusy? A ci czego zęby cieszysz, alpinisto zajebany? Przepraszam, już nie będę. Nie będziesz!
Jak już mówiłem, moje nazwisko brzmi skrzydłojęczny. Tutaj nauczycie się życia, pokurwione fejtuchy. A teraz o swoich potem. Chodzi się morda? Mogi jak nie jasne. Cholera. Jeszcze, że nie ma fali. To wy, skurwione porosty. Prawo połować piszczele w ochrapie. W nocy naszych bohaterów zbudziły dziwne odgłosy dobiegające z chloba. Słyszysz? To kurwa jakaś woda. Ty, a może to fala? Już po nas, kurwa! To fala! Spierdalamy! Huta 99 przedstawia. Jak ty pięknie grasz na fortepianie! Dziękuję, mamo. Tata będzie z ciebie dumny, jak wróci z wojny. A może wrócić w każdej chwili. Wiem, mamuniu. Spróbuję dla niego zagrać jak najpiękniej. O, ktoś puka. Pójdę otworzyć. Sławomir? Ty wróciłeś? Tak, kochanie. O Boże, tyle miesięcy. Syn przygotował dla ciebie niespodziankę. Zaczynaj, Karolku. Zobacz, jak twój syn pięknie gra! Pięknie gra? Kurwa, coś ty z niego zrobiła! Ja zabijam na wojnie, a ten mały kurewski katolik uczy się grać na fortepianie? Ależ kochanie, będzie z niego wielki muzyk! Jaki kurwa muzyk? E, ty kurwo! Nie! Co się tak patrzysz, jebany koczkodanie? Z tobą zrobię to samo! Nie! Tak! Ty mały pęknie! Karolek i jego mama zostali pocięci na ponad 60 kawałków. Czasami, kiedy wszyscy już śpią, można jeszcze usłyszeć fortepian. Słyszałeś o tym opuszczonym domu? Od lat już nic tam nie mieszka. Ale podobno tam straszy. Czego mi pieprzysz głupoty? A nie pamiętasz, co się stało z Polipem i Rolkiem? Jak się boisz, to nie idź. No dobra, pójdę. Po zmroku dwaj koledzy wybrali się do opuszczonego domu. Kurwa, co tu tak ciemno? Może byś do kurwy nędzy latarkę zapalił? Nie wziąłem, ale ukradłem matce gromnicę z poduszki. To ją zapal, idioto! Co to kurwa? To tylko jakieś chujstwo na czterech nogach. Bogu dzięki. Myślałem, że to... O Boże! 12 godzina duchów! Lepiej stąd spierdalajmy! Ty pieprzony cykorze! Nie chcesz obejrzeć fortepianu? Czemu ten fortepian sam gra? To duchy! Spierdalamy! Nie wiedzieli, że jest już za późno. O kurwa, drzwi się zablokowały! Boję się! Przytul mnie! Ciebie się zaraz o moje fortepianie! Wystraszonych chłopców znaleziono po dwóch dniach w pobliskich krzakach. Niestety jeden z nich dostał poważnego pierdolca z powikłaniami, a drugi uciekając zgubił po drodze dwie ręce i trzy nogi. Chcielibyśmy występować w jakiejś olimpiadzie, ale nie żadnej specjalnej. Zobacz, jak ci chłopcy pięknie grają. Pięknie grają? Ty chyba masz oczy w dupie. Zaraz to sprawdzimy. Hendel, płatny zabójca. Bez litości zabijał matki, żony, teściowe i świnki morskie. 15 października o godzinie 3.15 obudził go dzwoniący telefon. Halo, mam dla pana zadanie. Ty? Musi pan zabić mojego ojca. Płacę 2 miliony po wykonaniu roboty. Kim jest pana ojciec? Prezydentem.
Bez głupich żartów, baranie. No to elektrykiem. Jak się nazywa? Lech Wałęsa. Bez kitu? Tak, pod pana wycieraczką jest jego adres. Niech pan przyjedzie jutro o 17. Musi pan go zabić. To była najtrudniejsza robota Hendela, ale dla niego najważniejsza była sława. Następnego dnia, późnym popołudniem, znajdował się pod domem Lecha. To tam, już otwieram. Dzień dobry, w czym mogę służyć? Niech pan zdejmie dywan, nie chcę go poplamić. A po co? Nie ma takiej sytuacji. Nie, to nie. Mogę byś ty mnie zabił. Powiem ci coś w tajemnicy. Jestem Supermanem. A ja jestem Handel. Zawsze wykonuję robotę. Pierdolisz mi głupoty. Ała, złamałeś mi podnogę. Jestem inwalidą. Czemu jeszcze żyjesz, złamasie? Bo jestem kosmitą, debilu. Miałem chronić prezydenta. On już jest na naszej planecie od ponad 10 lat. I nie może to wyjść na jaw. Lecimy na naszą planetę. To kto do mnie kurwa dzwonił? Sigma i Vince, kurwa synu. Huta 99 przedstawia Kosia Sumysu. Nazywał się Bobek. Był maniakiem koszenia trawy. Codziennie z rana zapierdalał z kosiarką taty po swojej posesji. Pewnego dnia zobaczył, że na jego podwórku śpi mały kotek sąsiadki. Podszedł do kota i pierdolnął mu stopę w rebra. Nie kurwa, co tego kota? Krzyknęła sąsiadka. Bobek nie przejął się pierdoleniem sąsiadki i zaczął kopać go jeszcze mocniej. Ana! To jest kurwa synu! Od mocnego kopnięcia Bobka kotu wypadły oczy. Bobek zdziwiony kruchością kota postanowił zrobić mu sekcję zwłok, więc chwycił za zakażony skalpel i zrobił sobie cudzo. Kiedy ułożył kota z powrotem, ze zdumieniem stwierdził: Odżyję! Kot w czasie ucieczki z niewiadomych przyczyn uderzał głową o ziemię. Okazało się, że Bobek pomylił się w układaniu i wcisnął mu głowę na miejsce w dupy. Po chwili przyszła do niego sąsiadka i zaczęła kopać go po jajach. On ze zdenerwowania wyrwał jej obie nogi. Ponownie chwycił za skalpel i zrobił sobie puzzle. Tym razem nie udało mu się ich ułożyć, więc spuścił je do klopa. Zadowolony wrócił do domu i znów zaczął poszukiwać krawy. Huta 99 przedstawia reklama. Bartuś, Kasiu, idę do sklepu kupić masło czy margarynę? Margarynę. Masło? Margarynę. Masło? Margarynę ci kupi, kutasie. Masło, ty głupia ściero? Jak ja kurwa mówię, że margarynę, to margarynę. Masło, ty głupia kurwo. Jak mówię masło, to kurwa masło, nie? Bartuś ze zdenerwowania sięgnął po piłę tarczową. A, ty kurwo, ty! Bartuś, Kasiu, wróciłam. Cześć, mamo. A co ty zrobiłeś, Kasi? To co tobie, ty głupia kurwa? Bartuś trafił do zakładu psychiatrycznego, ale jego urazu nie dało się już wyleczyć. Masło, 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 masło. Huta 99 przedstawia. Mecz dzieci z zespołem Downa kontra emeryci z domu starców. Jak na razie wynik nie zmienia się, jest 2-2. Proszę państwa, korki przy piłce. Podanie do Maciusia z porażeniem mózgowym. Maciuś oddaje piłkę Michałkowi z białaczką. Zaraz, co się dzieje? Michałek stoi przed bramką, coś mówi. Moja dziewczyno! Tak, powiedział moja dziewczyno! Matko Boska, czyżby się szerzyło pedalstwo? Ponieważ na bramce stoi pan Hubert. Stary pan Hubert! O nie! Michałek pierdoli Huberta w odbyt! Z pomocą biegnie 90-letnia pani Lucyna. Ale zaraz, podcinam korki! Pani Lucynie spada peruka i leci na dupę Michałka, która natychmiast obsałowywana jest przez Korkiego. Czyżby mylił dupę Michałka ze swoją mamą? Proszę państwa, na boisko wjeżdża nowy zawodnik, 60-letni pan Albert.
Niestety porusza się na wózku inwalidzkim, ponieważ w młodości pogryzły go słonie. Lecz nagle podbiega do niego Maciuś, oblewa go benzyną, a teraz podpala? O rany, pan Albert cały w płomieniach, wstaje z wózka i zaczyna biegać po boisku. Rodzina ze szczęścia zaczęła tańczyć makarenę, ale ich szczęśliwe chwile nie trwały zbyt długo, ponieważ pan Albert upadł na ziemię i zostały z niego tylko popioły. Rozpoczęła się krwawa bitwa. Leci helikopter! To jeden z emerytów, rzuca bombę atomową! Ze stadionu mówił dla państwa... Huta 99 przedstawia... Kopeć od wielu lat trzymany był w piwnicy. Karmiony był ludzkimi mózgami, a do picia dostawał krew. Pewnego chujowego dnia, kiedy ojciec długo nie przychodził z jedzeniem, głodny Kopeć wyważył drzwi kutasem i uciekł do lasu. Wracaj tu, chujobroście! Kopeć nie posłuchał się ojca i biegł dalej, aż nagle wywrócił się i wpadł do głębokiego dołu. Och, kurwa! Moja głowa! Skąd tu tyle liści? Gdzie jesteście, moje grzybki? La 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 la! Potrzebuję was prawdziwki! La la la! La la la! A skąd to pierdoli? O, jaki ładny ma ślad. Stara grzybiara nie wiedziała, że nie wyrósł z ziemi. O, a jak szybko rośnie, o. Jak się paskudnie lepi. Gdzie mój nożyk? O, ty stara kurczłapo. Starucha wskutek strachu padła na zawał i odpadł jej język. O, mózg. Wyśmienicie. Więcej. Więcej! Po chwili wyczuł zapach niemytych harcerzy. Harcerze. Harcerze! A co pan się zgubił w lesie? Może pana podprowadzimy? Chuj mi krwawi. Ale pan bluzga. Mózga? Dawaj mózga! Niech pan nie puści! Na pomoc! O Boże, zaraz wymiotuję! Krwi! Krwi! Zaspokojony Kopeć uciekł i zniknął w ciemnym lesie. Och, Claudio, jaka piękna noc! W lesie jest tak ciepło i przytulnie. Och, tak, kochanie! Mózga! Mózga! Huta 99 przedstawia... No, wyjazdy pod namioty. Dużo alkoholu, pchanie na sianie i ziela jaranie. Nasi bohaterowie niestety nie wiedzieli, co ich czeka. Ty prawda i browara! Spierdalaj teraz dynam. Dobrze, że wybraliśmy się na tę wycieczkę. Zabrałam lupę, żeby oglądać gwiazdy. Pierdolnięta jesteś. Lepiej napij się piwka. Po dłuższej libacji alkoholowej grupka młodych ludzi zaczęła kłaść się spać. Idziemy w kibę, skurwysyny! Nadeszła noc. Pokrako, słyszysz? Słyszę tylko trzepotanie mojego chuja. Oj, słuchaj, kurwa! Co to? Tak, kupisz dęgę, bo wszystko budzi. Chodź, sprawdzimy, co się dzieje. Popierdoliło cię? Chodź na muchu. Dobra, dobra. O, patrz, coś tam się ruszy. Zocha, słyszałaś to? Chyba kurwa wiadomo. Obudź Mirka, niech on pójdzie. Stawaj, kurwy synu, wypierdalaj, zobaczcie, co tak głosuje. Oni są wszędzie. Kurwa, co? Jezus, tu jest już. Czemu on dostał taki czerwony, cichnącej wysypki? Nie wiem, spierdalamy, bo się zarazimy. A, poczekaj, zgubiłam buta. Sralna buta. Kurwa, nie teraz! Aj, za późno! Pamiętajcie, że pikniki w lesie mogą być bardzo niebezpieczne! Huta 99 przedstawia... Pogoda! Witam Państwa. Dzisiejszy dzień przywitał nas kwaśnym deszczem i jebiącym jajkiem wiatrem.
Pizdowie, chujicy i kurwalu, wiatr osiągnął nawet prędkość do 300 km na godzinę. Skutki były tragiczne. Specjalnie dla Państwa wybraliśmy się do jednego z miast z kamerą. Proszę o reportaż. Dzień dobry, znajdujemy się w Jajowicach. Proszę Państwa, jak w burdelu, wszystko rozjebane. Józef, łapaj kunię! No może mi błagam, panowie, syna mi wywiało, a zmieniaki na stadało odleciały. Wąd ty kurwa, wąd! O kurwa, ale nie, spierdalamy! Niestety nasi reporterzy zginęli na skutek zderzenia z traktorem. Bardzo nam przykro. No ale wróćmy do pogody. Przez cały tydzień piździawa, a później susza jak chujem strzelił. Ale jak to się mówi, gdy pogoda ci nie sprzyja, to pierdolnij ojca w ryja. Dobranoc. Kuta 99 przedstawia Radio Falu. Dzień dobry, dzisiaj kolejna audycja z cyklu Oni są wśród nas. Dzisiejszy temat staruszki, czekamy na Państwa telefony. O, ktoś dzwoni. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Mariusz z Pruszkowa. Co sądzi Pan na temat starszych ludzi? A więc kiedyś wybrałem się z moją dziewczyną na spacer. Nazywała się Agnieszka. Kiedy przechodziliśmy koło jakiejś staruszki, która miała mordę jak szczerzuja, rozwarła gębę i obrzygała nas kaszaną. Czy dlatego teraz nie lubi Pan starszych ludzi? Tak, nienawidzę tych małych, brudnych, zmarszczonych skurwysynów. Jeszcze jedną! Ty kurwy obci... Temu panu już podziękujemy. Ktoś jest na drugiej linii. Ja teraz chciałem powiedzieć, że w szpitalu jest podłożona bomba. To prosimy do szpitala, nie do radia. Mamy następnego słuchacza. Halo, dzień dobry, mówi Marta z Kruszyny. Kilka dni temu urodziłam dziecko. Kiedy wyszłam z nim na spacer i przechodziłam wiaduktem nad autostradą, dziecko wyślizgnęło mi się z ręki i spadło na drogę 30 metrów w dół, a po chwili przejechał go jakiś stary inwalida. A czy zgłosiła pani tą sprawę na policję? Przecież nie miałam dowodów, z mojego Jasia została tylko mała czerwona plama. To przez tego starucha! Dziękuję za telefon. A my wrócimy po przerwie. Jeśli masz problemy z babcią, dziadkiem lub teściową, lub jakiś starzec zajął ci miejsce w autobusie, spryskaj go grzybozolem, a po 3 minutach nie pozostanie pod nim nawet smród. Reklama. Witamy ponownie. Mamy następny telefon. Halo? Halo, z kim rozmawiam? Dzień dobry, kto mówi? Czy chce pani nam coś opowiedzieć? Czy to apteka? Nie, to stacja radiowa Fallun. Czy to apteka? Nie, już mówiłem, że to stacja radiowa. Ale proszę mówić głośniej. Już mnie wkurwia ta starucha. Zaraz zajmą się nią nasi agenci. A, panowie z apteki? Dziękujemy tej pani za telefon i zapraszamy za tydzień. Kuta 99 przedstawia Radio Falun, część druga. Witamy w kolejnym odcinku programu Oni są wśród nas. Dzisiaj poruszymy temat, który dotyczy nas wszystkich. Krótko mówiąc, pijacy. Czekamy na Państwa telefony. Mamy pierwszego rozmówcę. Dzień dobry, Ludmiła z Powsina. Chciałem powiedzieć, że nie jestem pijaczką. Czego chcesz, synku? Mamo, daj łyka. O, dawaj alpagę. Słyszymy, że doszło do kłótni rodzinnej i musimy przerwać nasze połączenie. A my czekamy na kolejne telefony. Po wielu latach spędzonych w naszych laboratoriach udało nam się stworzyć nowy napój, dzięki któremu będziesz bezpiecznie czuł się na ulicy. Kawa szampan. Sposób użycia jest prosty. Celujesz, strzelasz i uciekasz. Oddawaj kasankę, stara pietrucha! Nic z tego, młodzieńcze. Mam kawę szampana. Kawa szampan. Twoja tajna broń. Mamy następny telefon. Proszę mówić. Halo? Proszę pana, ja chciałam wszystkim uzmysłowić, że alkohol jest złą rzeczą. Gdy miałam 15 lat, wybrałam się z koleżanką na piwo. Upiłam się tak, że gdy ledwo żywa wróciłam do domu, ojciec zwoił mi skórę. Tak było 50 lat temu. Ten pani ojciec to straszny skurwysyn. A co to? Dzieciom kurwa pić nie można?
jak pan mówi o moim ojcu, napiszę skargę na waszą stację. Niewychowany kur... Dupę się pocałuj, głupia kurwo. Mamy następne połączenie. Halo, mieliśmy zgłoszenie, że prowadzi pan audycję po spożyciu alkoholu. A chuj cię to boli po spożyciu, czego ja prowadzę audycję. Kurwa, psie ty jebany. To my wam wyłączymy nadajnik. A chuj mi możecie zrobić. Czego tu kurwa? Kuta 99 przedstawia Radio Falun, część trzecia. Witamy w kolejnym odcinku programu Oni są wśród nas. Dziś porozmawiamy o narkotykach. Czekamy na telefony osób, które zetknęły się z tym nałogiem. Pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni i odpowie poprawnie na dwa pytania, dostanie od nas piękną drewnianą figkę z naszym logo. Halo Radio Falun. Dzień dobry, dzwonię w sprawie figki. Dobrze, proszę się przedstawić. Marcin Pałka jestem, dzwonię z Elbląga. Witam, czy mogę zadać pierwsze pytanie? Jestem gotów. Jak nazywali się pierwsi narkomani w Polsce? Kucwięscy! Zgadza się, a teraz drugie pytanie. Co spożył ten człowiek? O kurwa, ja nie! Co to jest? No i o Jezu, jaki fajny tunelik, moje matyki tam prywają. Winie! No winie! No dobrze, winie, kurwa! Nie! Nie chcę! Nie chcę diabła! Czy mogę prosić o podpowiedź? Tego narkotyku się nie pali. Myślę, że ten człowiek spożył kwasza. Brawo, wygrał pan naszą piękną fifkę. Bardzo dziękuję. Wiedziałem, że mi się uda. Brawo. Jeśli nie masz już miejsca do wbicia igły, a twoje ręce wyglądają tak, jakbyś w ogóle nie miał, posmaruj się nową maścią. Brawo. Gwarantujemy, że po 3 godzinach twoje ręce i nogi zapełnią się pięknymi, grubymi żylakami, które dogodnie będziesz mógł wbijać w swoją ulubioną pompkę. Brawo. Wiadomość z ostatniej chwili. Przed 2 godzinami zlikwidowana została nielegalna plantacja grzybków. Zrozpaczeni ludzie skaczą z okien. O, mamy telefon. Panie, plantacji grzybami zlikwidowali. Przykro mi, też nie korzystałem. Z mojej plantacji skurwielu. Dzięki za telefon, Putasie. Dziękuję. I zapraszam za tydzień. Dziękuję. Kuta 99 przedstawia. Rajtun kosmiczny. Po śmierci żony pan Reitzel zaczął interesować się zjawiskami paranormalnymi. Codziennie przesiadywał przy telewizorze i oglądał filmy o UFO. Gdy pewnego razu po raz 20 oglądał archiwum X, ze strychu zaczęła kapać na niego jakaś tajemnicza substancja. Kurwa, znów ten menel wali sobie konia na moim strychu. A co to do cholery? Zielona sperma? Idę sprawdzić, co ten pijak tam robi. Co się panu stało? Nie mogę nad nim zapanować. A co pan ma taki wielki brzuch? Będzie pan rodził? Ale brzydki dzieciak. Oreny, ucieka przez okno. Muszę złapać tego aliena. Dostanę za niego nagrodę. Reitzel na własną rękę, nie mówiąc nikomu, zaczął poszukiwać obcego. O kurwa, coś się dzieje u sąsiadki. Witam panią, czy wszystko w porządku? A co to pani mutacje przychodzi? Ale przecież kobiety nie przychodzą mutacji. Mam cię, ty jebany potworze! Potwór opluł go zielonym kwasem. Ty świntuchu, dobrze, że mam chusteczkę. Sam cię wyciągnę z mojej sąsiadki. Po powrocie do domu zaczął torturować nieznaną istotę. No skąd jesteś, jebany UFO ludzie? Taka to głowa, kurwa, stygleniane, za 2 minuty przegotę tu moi koledzy i rozpierdalą naszą planetę. Kiedy kosmici już zbliżali się do Ziemi, Reitzel rzucił Bengala i obudził się. Ale miałem kurewski sen. Już myślałem, że po mnie. Huta 99 przedstawia Zbiłnie tato. Pewnego razu zadzwonił do naszego telefonu zaufania chłopiec o imieniu Karol. Prosił nas o pomoc. Cześć, nazywam się Karol. Mam 12 lat. Mój dziadek, którego wygrałem na loterii Klaudiusz, jest bardzo srogi. Często przychodzi do domu pijany albo po odbyciu stosunku z rodzicą. Taka kurwa ze wsi. Tato na początku wydał się bardzo miły, ale kiedy pierwszy raz poleciał z nim od tylca, nienawidziłem skurwysyna.
Dzwoniłem nawet na policję z prośbą o pomoc, ale że mój stary posuwa się z sierżantem, to i oni mi nie pomogli. W końcu postanowiłem popełnić samobójstwo, ale poszedłem do kibla, zorałem nad sedesem i zanurzyłem w nim łepetynę jak najmocniej mogłem. Lecz nagle z kibla wyłowił mnie tato i z chórewskim uśmieszkiem wyjął tego nieumytego kutasa. A po chwili, sami już pewnie wiecie, wepchał mi maczugę w pupę, później w nos, ugo, oczetowy. Kiedy tato skończył żnięcie, uradowany poszedł spać, a ja płakałem, bo z próby samobójcze został mi tylko balans w morcie. Po jakimś czasie mój jebaniutki tato w końcu pierdolnął kozioła, a ja trafiłem do domu dziecka, a na cmentarzu, gdzie pochowano tego chuja, urządzono gej party. Karolek zmarł parę dni później z powodu rozruchania dupnego. Nie mogliśmy mu niestety pomóc, bo sami rżnęliśmy jego ojca. Nie... Idioci! Lorek, mam taki pomysł. Co posłamy z twojego okna, ludzi? No dobra, mam nowych na to? Mam. To dawaj, strzelamy. Widzisz tą babcię? Co robię? No i dobra, patrz. Ale jeszcze fajnie lepo wrócił. Mówiłem, dawaj Ignata. Widzisz tego dziadka? To już nie widzisz. Ale muszę czaki rozwalić, zajebiście, kurwa. No kurwa, jakiś policjant tam do zwłok podchodzi. Weź go rozwal, Stefan. No dobra. No jednym strzałem, wstydź się. Pierdolnij jeszcze dwa. No dobra, dobra. Widzisz, jak mu się flaki rozjebały? No spokojna dupa, zajebiste to jest, kurwa. Wiesz co, to chodź teraz ciebie pozabijam, no po chuja żyć, kurwa, na tym durnym świecie, nie? Dobra, takiego kurwa chuja. To ja pierwszy ciebie zabiję, no, daj głowę. Ja cię fajnie łeb rozwalił, kurwa. Teraz może siebie zabić. Albo nie, no to cześć, Stefan. Święta. Dzieci z niepokojem oczekują świętego Mikołaja. A co to tak napierdala z komina? Wesołych świąt, dzieci! To święty Mikołaj. Masz flachę? A czy byliście grzeczni w tym roku? No chyba, że kurwa! Oj, nie wydajemy mi się! Daj nam w końcu te prezenty. Jesteście bardzo niegrzeczni. W tym roku dostaniecie tylko rózgi. Ty chytry śmieciuchu. Trzymaj go, Józek. Spalimy ci brodę, pijany dziadu. Nie, 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 nie. Zabij się. Jezu, on się cały pał. No i się spalił. Cholera. Nie będzie za rok prezentów. Następnego dnia uradowana mama chłopców przyszła do ich pokoju podzielić się wrażeniami po hucznej nocy. Był u was dzieci Mikołaj? Tak, mamuniu. A co to za brzydkie, czarne i zwęglone świstwo leży na ziemi? To, prezent od świętego Mikołaja. Aha, to ja pójdę przygotować śniadanie? Zawołajcie tatę. Dobrze, mamo. Ty, a to nie jest przypadkiem nasz stary? A to niby czemu? Ten popiołek też ma czyraka na dupie. No to przejebane! Huta 99 przedstawia... Padaczka! Po nieudanym skoku na miejską toaletę, pan Padaczka i jego kolega Trądzik zaczęli planować kolejny skok. Tym razem na warzywniaka. Ponieważ warzywniak był w nocy silnie strzeżony, postanowili włamać się do składu broni i amunicji po potrzebny im sprzęt. Ciemno tu jak w sraczu na marszałkowskiej. Otrzymaj kurwa świeczkę, tylko nie dostań podaczki. Spokojna dupa. Przyśpiesz mi tutaj, bo chyba widzę granaty. Już kurwa idę. O wpizdu, ochroniarz. Co on kurwa trzyma w ręku? Generator fal mózgowych, skurwysynu. Niech pan tego nie używa, mój kolega ma padaczkę! A chuj mnie to boli! Padaczka, co z tobą? Padaczki! Uważaj na świeczkę! Ten skurwysyn wypuścił świeczkę z ręki!
wpadła do pudła z granatami. Mówiłem ci, kurwa bałwanie, że mój kolega ma padaczkę. Zaraz wszystko pierdolnie. Padaczka i trądzik zginęli na miejscu. Ochroniarz na skutek wybuchu stracił kutasa razem z jajami. Teraz jest księdzem i pomaga ludziom chorym na...